Siemka, witam Was pierwszy raz w kuchni. No wiem, dziwne, bo jeszcze w kuchni nas nie było. Długo namawiałam Mikołaja na ten odcinek, serio, ponieważ on z gotowaniem za bardzo nie jest, ale ja lubię gotować i jak mam pomysł, to w ogóle chętnie w tej kuchni spędzam czas. No i dzisiaj na początek wymyśliłam zupę dyniową. Wydaje mi się najprostsza, taka trochę zachowawcza, poza tym jest taki okres teraz, co nic tylko zupkę, jeśli się rozgrzać trochę, bo niedługo zbliża się jesień, więc no na pewno taka zupa jest idealna na ten czas. Mam jeszcze kilka pomysłów, gdzie mogę trochę bardziej zaszaleć, chodzi o typowo dania wegetariańskie. No i mam dwa pomysły, jeśli ten odcinek Wam się spodoba i oczywiście będziecie aktywni w komentarzach i wyświetlenia się będą zgadzać, to moją pierwszą propozycją będzie żurek, a drugą propozycją byłoby pyzy pełnoziarniste z ciemnym sosem, ale wegetariańskie wszystko, więc dajcie znać w komentarzu koniecznie. I co, zaczynamy gotować? Więc zacznę od tego, czego będziemy dzisiaj używać, co jest niezbędne do zrobienia naszej dzisiejszej zupy dyniowej. No to na pewno jest to dynia, są to ziemniaczki, mogą być dwa wedle uznania akurat, cebula, czosnek, olej kokosowy, ale tutaj jest dowolność, możemy użyć oleju jakiego chcemy, rzepakowy czy jakikolwiek, sól, pieprz, co tu jeszcze mieliśmy, mleczko kokosowe, kostka warzywna, akurat ja taką używam, bo jesteśmy wega jednak, ale może być też rosół skóry, czy tam jak lubicie. Będzie też słonecznik, który będziemy prażyć, imbir, oregano, no i później już jeśli chodzi o bajery z przyprawami, no to jest jakby dowolność, więc to wszystko jest niezbędne, żeby dzisiaj zrobić naszą dyniową. Na początek będziemy kroić naszą cebulę w drobną kostkę i później będziemy podsmażyć, ale najpierw sobie wszystko uszykujemy i dopiero wtedy będziemy smażyć. Następnie weźmiemy sobie dwa ząbki czosnku. Obierzemy je i albo można je dać w praskę, albo można je pokroić w kosteczkę. Jak wolicie, jak nie macie praski, no to kroimy w kostkę. Ja mam, więc na razie sobie tylko czosnek obiorę. Zaraz będziemy kroić naszą dynię i wybierać ze środka wszystko, co tam się w niej znajduje, bo tego nie potrzebujemy. A jeśli chodzi o dyniową, to powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że to jest chyba moja ulubiona zupa na chwilę obecną. Kiedyś to była pomidorowa. Teraz zdecydowanie jest to dyniowa, nie wiem czemu, po prostu mogłabym ją jeść codziennie, naprawdę, jeszcze w takim okresie to tylko i wyłącznie dyniowa. Tym bardziej, że jest taka syta, więc mamy nie dość, że prosty przepis, to jeszcze właśnie zarobiste jest w tym to, że możemy się tym najeść i nie potrzebujemy nic więcej, no i wcale nie jest jakoś kaloryczna, więc to też jest mega plus. Ja sobie zawsze wydumuję tutaj ze środka wszystko, potem dopiero tą grubą skórę sobie obieram, bo tak jest łatwiej, trochę bezpieczniej, bo jednak dynia ma mega grubą skórę i naprawdę uważajcie, jak będziecie przecinać. Mikołaj przed chwilą widział, jak to dramatycznie wygląda, jakbym miała sobie zaraz paluchy poobcinać. Dlatego bądźcie, proszę Was, ostrożni. Mam nadzieję, że w ogóle spróbujecie zrobić ten przepis, bo jest naprawdę pyszny. I jeśli chodzi o gotowanie, to generalnie bardzo lubię to robić. Ponoć jestem tym dobra. Aczkolwiek, jak nie mam pomysłu, to kompletnie mnie gotowanie nie jara. Naprawdę. Więc uznałam, że taki prosty przepis, albo w ogóle pomysł na nagrywanie przepisów, tym bardziej, że to, że jesteśmy wega od jakiegoś czasu, to też jakby utrudnia sprawę i zauważyłam, że wszystko da się zrobić. Nawet jak właśnie ten żurek, czy też ten ciemny sos. No i spodziewałabym się kiedyś, jak nie byłam wegetarianką, że w ogóle chyba pierwszy raz użyłam o sobie słowa wegetarianka, jakoś tak dziwnie, jestem wegetarianką. wiem, że trochę czasem sprawy się komplikują i człowiek ma wrażenie, że musi sobie coś odpuścić. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o Mikołaja, to tak jest. Jakby żal mu było tego ciemnego sosu. A tu proszę, da się to zrobić? Wszystko się da. Naprawdę wszystko się da, serio. Wszystko się da, nic nie trzeba żałować, że się nie je tego mięsa, naprawdę. Jak widzicie, dynię już mamy pokrojoną, teraz bierzemy ziemniaczki, obieramy i również kroimy. No i moi drodzy kucharze, mamy wszystko już uszykowane i zaczynamy smażenie. Nagrzewamy sobie patelnię.
Ja, tak jak mówiłam, dodaję olej kokosowy. Może być to olej rzepakowy lub jaki tam lubicie po prostu. Może być też masło klarowane, cokolwiek tam chcecie. Jakiś tłuszczyk. O, czekajcie. Ops. Czekamy aż się wypuści i zeszklimy naszą cebulę na początek. Wrzucamy cebulkę, już jest rozgrzane. Ops, proszę bardzo. Mieszamy, żeby nam się nic nie przepaliło. Nie lubiłam przypalonego. Jak mówiłam też wcześniej, przeciskamy nasz czosnek przez praskę. Ops, i również mieszamy. I tutaj już trochę krócej, żeby się nie spalił czosnek. I na to wszystko wrzucamy naszą dynię i ziemniaczki. Pyk. I jeszcze chwilę podsmażamy całość. W międzyczasie, jak nam sobie tutaj wszystko się ładnie podsmaża, możemy sobie uszykować szklankę. Ja tak robię. Kostkę rosołową wrzucamy sobie. Ja akurat używam całej, można też pół, bo wiadomo, jest dosyć słona. I zalewam sobie wrzątkiem. I tutaj sobie później to wymerdam i później przeleję tutaj do naszego garka. Zaraz zobaczcie. Chwilkę już nam się wszystko ładnie, fajnie podsmażyło. Możecie nawet... Oj. Dobra. Lubię smażoną cebulę. Możecie nawet zrobić tak, żeby się trochę zarumieniło. Już też będę uznania. I teraz naszą kostkę, którą tutaj się ładnie... która nam się tu ładnie rozpuściła. Wlewamy do całości i ugniatamy sobie wszystko, żeby fajnie nam tutaj znajdowało się pod tym wywarem, tym rosołkiem. I nie dawajcie za dużo wody, bo będzie zbyt wodniście, a przecież nie chcemy wodnistej zupy, chcemy kremik. Na tym etapie możemy już sobie naszą zupę przyprawić. Wstrzymajcie się z solą, bo jednak kostka jest dosyć słona. W ogóle czasem nie będzie potrzeby w ogóle dodawania soli. Musicie później ją po prostu spróbować, ale jak najbardziej możemy dać świeżo mielony pieprz. Teraz wsypuję sobie oregano, dosyć tak sporo, bo po prostu to nadaje cały smak naszej zupie. Dodamy trochę imbiru, żeby właśnie ta zupa była taka rozgrzewająca, tylko proszę ostrożnie z tym, bo później może być nieprzyjemne do jedzenia, więc tylko troszeczkę. Całość z tymi przyprawami sobie przemieszamy, a przez to, że właśnie jeszcze musi nam się tutaj wszystko ładnie pogotować, to zaraz uszykujemy sobie słonecznik. Bierzemy się za prażenie naszego słonecznika. Przy tym bądźcie bardzo ostrożni, bo już mi się tyle razy przypalił, że nawet nie jestem w stanie tego zliczyć, serio. Robimy sobie na najwyższą temperaturę. Garneczek mam taki malutki, wszystko w środku jest suche. Zaraz wrzucimy słonecznik i trzeba cały czas mieszać. Lepiej właśnie jakąś drewnianą łyżką, żeby nie uszkodzić garka. I to sobie odstawimy i będzie sobie czekało, aż skończymy naszą zupę. O, widzicie? Już taki jest trochę zarumieniony i zaraz już po prostu, oj, trzeba uważać, żeby bardziej niż takie zarumienienie się nie zrobił. I odstawimy go sobie do pojemniczka, będę sobie czekał. W tym czasie, kiedy zupka nam się gotuje, ja może jeszcze dopowiem, dlaczego w ogóle używamy kostki rosołowej. No bo wiadomo, że kostka rosołowa, no, nie jest za zdrowa, umówmy się. Wiadomo, że można się pokwapić i zrobić samemu i szacun, ale dzisiaj stawiamy na to, żeby było po prostu jak najszybciej. I dlatego w ten sposób ucinamy sobie bardzo dużo czasu. No chyba, że mamy tą kostkę uszykowaną wcześniej. No to tak jak mówię, bardzo fajnie. Ja po prostu idę trochę na łatwiznę. Zależy mi na czasie i dlatego właśnie robimy to tak, żeby ten obiad był jak najszybszy, czyli to, co najbardziej lubię. Wbijamy sobie, ops, widelec. Jeśli nam lekko wchodzi, no to znaczy już, że jest ok i możemy odstawić zupę. Zupka sobie stygnie, my szykujemy sobie blender, zaraz sobie całość zblendujemy i dopiero później dodamy sobie to nasze mleczko i całe bajery i będzie gotowa zupa nareszcie. Boże, jestem tak głodna, jeszcze dzisiaj nic nie jadłam ze stresu przed tym odcinkiem, czemu? Nie wiem, ale po prostu nie mogę się doczekać, aż ją zrobię i zjem. Dalej zupko stygnij, proszę, głodna, stygnij. Hehehe
już mam pierwsze blendowanie za sobą. No i mogę ocenić, że jest trochę za gęste, wyszło mi takie trochę pire. Dlatego wstawiam wodę i doleję sobie trochę wrzątku, żeby to jednak była zupa krem. Więc zaraz się rozwodni. Jak widać, zupa już jest zblendowana. To już jest kwestia gustu, czy dodaję więcej wody, czy mniej. Ja lubię takie, w ogóle mam taką fazę, że kocham pire. W tym momencie próbujemy, czy jest za słone, czy nie jest za słone. Jeszcze możemy to uratować. I zaraz dodajemy mleko kokosowe. Dobra, no zajebiste, no. I dodajemy. Całość teraz mieszamy. I jesteśmy już na końcu naszej drogi. Zupa gotowa. Tak wygląda moja prezentacja tej zupy. Dodałam jeszcze grzaneczki jako taki ekstra dodatek. Można też dać pomidory krojone do środka, już cokolwiek tam chcecie. Ja lubię tak, zrobiłam tak. Mam nadzieję, że gdzieś komuś się ten przepis przyda, że ktoś może jednak się udzieli i zrobi go. Dajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. A druga sprawa, jaką mam dla was, no to głosujcie, czy następnym razem chcecie żurek wegetariański, podkreślam, wegetariański, zero mięsa, lub druga opcja, pyzy z ciemnym sosem, też wege. Więc piszcie, czy pierwsza wersja, czy druga wersja, jaką byście chcieli. Bardzo chętnie bym zrobiła, bo bawią mnie te odcinki i podoba mi się to. Więc liczę na waszą aktywność, dajcie lajka, nie zapomnijcie o subskrypcji, zapraszam na mój Instagram również. I do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, na kolejnym odcinku tutaj w kuchni ze mną. Pa!